Dzień dobry Państwu, witam sprzed Kuratorium Szkół Katolickich regionu Dufferin-Peel i dzisiaj we wtorek o godzinie 7 tutaj odbędzie się posiedzenie Rady właśnie Kuratorium na temat przeniesienia polskiej szkoły, szkoły sobotniej, szkoły średniej, jedynej szkoły średniej tutaj w Mississadze do innej lokalizacji, którą większość rodziców uważa za mniej wygodną i całe to posunięcie uważa za bezsensowne. Dlatego tutaj jesteśmy, rodzice protestują, były na ten temat zbierane podpisy pod specjalną petycją. Zapraszam Państwa. Panie są przeciwko, tak? Przeciwko przeniesieniu szkoły. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla nas bardziej korzystne, dla naszych dzieci, ze względu na odległość, ze względu na lokalizację względem centrum Jana Pawła II. No i nie chcemy dopuścić do tego, żeby po prostu rodzice musieli wybierać między tymi dziećmi, co są w szkole podstawowej, a tymi dziećmi, co są w liceum. Bo jak ktoś ma na przykład dwójkę dzieci, będzie to rozbieżność. Odległość między jedną a drugą szkołą po prostu praktycznie wyklucza dowożenie dzieci. Absolutnie. Wyklucza, a już nawet nie jest mowa o lokalizacji, to jest mowa o tym, że oni chcą ograniczyć w ogóle ilość dzieci, które będą mogły zostać zapisane. Nie dzieci, które się będą mogły zapisać, a dzieci będą chcieli przyjąć jedną klasę, powiedzmy. Czyli zredukować, z każdej narodowości po jednej klasie. Co już do tego doszło, że pan, się chce... Pan, który przyszedł do nas na spotkanie, powiedział, że to, żeby się zapisywać szybko, bo jest first come, first serve basis, czyli kto, nie wszyscy się dostaną, żeby się streszczać, bo po prostu zabraknie miejsc dla wszystkich. Czyli taka powolna redukcja, taka powolna... Żeby ludzie się bardzo nie burzyli. Tak, tak. Ale to proszę powiedzieć, czy były jakieś wcześniej konsultacje prowadzone, czy jak do tego doszło? To było w ostatniej chwili na nas tak zrzucone i my musieliśmy się szybko organizować tutaj, bo i też z nami nie chciał nikt rozmawiać. Każdy się wycofywał i tak dalej, żebyśmy po prostu nie mieli czasu na zebranie podpisów, na jakieś działania, nie? Żeby Pani mówi zebranie podpisów, bo była petycja, tak? Była petycja, gdzie rodzice w high school, z tego co wiemy, bo nasze dzieci do podstawówki chodziły, moja córka teraz skończyła 8 klasę, z tego co się orientujemy, rodzice w high school w ogóle nie zostali poinformowani, także oni się dowiedzieli teraz, kiedy zapisy są, że w przyszłym roku dzieci będą już w innej lokalizacji, a my się dowiedzieliśmy z tego, że pan przyszedł rozmawiać z naszymi dziećmi i my przyszłyśmy przy okazji na spotkanie i on nam po prostu tam powiedział, że już została podjęta decyzja, gdzie widzimy, że to nie jest prawdą także. I no i dlatego tu jesteśmy. Jest dużo niespójności. Po prostu jedna strona nie godzi się z drugą i wyklucza siebie. Także. Jakie są strony? To znaczy jedni kuratorzy mówią czyli co innego niż inni kuratorzy? Jest ministerstwo i są rodzice z dziećmi po drugiej stronie, gdzie myślę, że ta druga strona powinna być jak najbardziej uwzględniana ze względu na to, że no chyba oni powinni wiedzieć, dla kogo oni są, a nie odwrotnie, nie? Mhm. Że tutaj powinno wszystko iść w zgodzie z tym, co dla nas pracuje, tym bardziej, że my też płacimy, nie, za tą szkołę i duże środki są ze strony rodziców, których no, nie widać później i też się tym zainteresowaliśmy, nie? Gdzie są te pieniążki i nikt nie chce nam pomóc tak naprawdę. A wręcz przeciwnie, no, odbijaliśmy się tutaj, szczególnie Marzenka, pani Marzena, Dawid, właśnie Dawid, tutaj jest, ona to wszystko koordynowała i tak naprawdę do każdych drzwi, do których pukała, to one się zamykały, nie? Tak. I to jest takie trochę niesprawiedliwe i nie fair, bo różnymi środkami próbowaliśmy docierać, no i udało Pani liczą, nam się. Że ta decyzja uleknie zmianie? Liczymy na to, że w końcu ktoś uwzględni dobro naszych dzieci. I na przykład tak jak my mamy dzieci w młodszych klasach i każdy się dziwi, dlaczego my już reprezentujemy, dlaczego my tu jesteśmy. Dlatego, że właśnie jeżeli dojdzie do tego, jak nasze dzieci będą miały graduation i skończą tą 8 klasę, to być może nawet już nie będą miały gdzie kontynuować tej nauki, nie? Bo już będzie tak ograniczona albo zamknięta w ogóle ta szkoła, więc no, trzeba teraz walczyć dla tych pokoleń, które żeby teraz nie było są. Za późno, kiedy to zamkną, dokładnie. Będzie to nie do odwrócenia. Tym bardziej, że prawda? Polska szkoła cieszy się popularnością. Oj, bardzo. I wcale nie to jest największa się szkoła w północnej Ameryce. Ja mam dwie dziewczyny, jedna właśnie skończyła obecnie John Cabot, polską szkołę sobotnią. A moja średnią. Średnią, tak. A moja córka młodsza właśnie skończyła 8 klasę St. Pio i właśnie będzie wchodziła teraz do 9 klasy. Także również organizowałam graduację w klasie 12 w John Cabot.
Kabot w sobotniej szkole polskiej, także wiem od środka, jak to mniej więcej wygląda i byłoby to na pewno korzystne dla dzieci, dla rodziców, dla boardu, jeżeli ta korzystne, szkoła... Korzystne, żeby ta szkoła została tam niedaleko szkoły? Albo żeby została, że tak powiem, to co my proponujemy boardowi, żeby została po prostu w jednej lokalizacji w St. Pio, została utworzona jedna duża polska szkoła, skoro board nie ma środków finansowych na utrzymanie dwóch placówek. No właśnie, bo jakie są te argumenty drugiej strony? Nie ma pieniędzy, tak? Nie ma pieniędzy, my wychodzimy jako rodzice naprzeciw. Mamy również panią Natalię Kusendową, która również rozmawiała z Trustee, z boardu. I ona powiedziała, że jest otwarta na propozycję, żeby współpracować, ale jest bardzo ciężko, że tak powiem, na dzień dzisiejszy mieć jakikolwiek dialog. Ja na dzień dzisiejszy zostałam zablokowana, no jeżeli chodzi o e-maile z boardem, także nawet nie mam możliwości korespondencji z nimi. Czy ci kuratorzy powiedzieli, że ta decyzja już została podjęta? Tak. I z tego, co my orientujemy się, ta decyzja została podjęta już rok temu. Jest zlikwidowane 13 placówek szkół średnich i są one skomasowane w dwóch dużych lokalizacjach. A sądzę, że bardzo dużo innych nacji, nawet nie zdaję sobie na dzień dzisiejszy sprawy, dopiero się dowie we wrześniu, jak będzie dzieci zawozić do, że tak powiem, starych lokalizacji. Wtedy prawdopodobnie się zorientują, że tej lokalizacji już nie ma i jest po prostu lokalizacja nowa. Co się będzie działo dzisiaj podczas tego posiedzenia? Będzie jakiś wniosek rozpatrywany? My nie wiemy naprawdę. My nie wiemy, ponieważ nie ma, że tak powiem, tak jak mówię, nie ma dialogu, nie ma komunikacji. Gdybym tam nie dzwoniła i nie pisała, znaczy piszę do boardu, a oprócz tego dzwonię. A mimo tego, że dzwonię, mam cały czas otrzymuję tą samą odpowiedź, że case is closed i nie chcą w ogóle rozmawiać z nami i na nasze propozycje, które my dajemy. Czyli nasze rodziców tutaj propozycja jest taka, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu utworzenie tej szkoły średniej przy szkole podstawowej Ojca Pio, gdzie działa ośmioklasowa szkoła, to znaczy dziesięciopraktycznie oddziałowa szkoła polska podstawowa. Tak, w tym roku 56 dzieci graduowało klasy ósme w St. Pio. Jeżeli szkoła zostanie przeniesiona, już jest ta decyzja, że ta szkoła będzie przeniesiona i będzie nowa lokalizacja, jeżeli chodzi o szkołę średnią, to będzie tylko jedna klasa 30-osobowa dostępna, a już wiemy, że jest około 40 osób zapisanych. Rodzice czyli też... praktycznie te dzieci nie będą się miały gdzie podziać. Nie będą miały się gdzie podziać, tak. Dziękuję pani bardzo i cóż, liczymy na nacisk rodziców. Ile rodziców podpisało petycję? Na dzień dzisiejszy mamy ponad 1300 podpisów. No i liczymy na pomoc naszych przedstawicieli politycznych. Dokładnie, tak. I mamy bardzo dużą pomoc, jeżeli chodzi o panią Natalię, także no miejmy nadzieję, że dzisiaj dostaniemy jakąś odpowiedź. No w tej sytuacji jesteśmy naprawdę bezsilni. Ciężko pracujemy razem z rodzicami, żeby zmienić decyzję Wydziału Oświaty, ale jeżeli chodzi o sprawy nasze i Wydziału Oświaty, to już mieliśmy parę przykładów takich, że oni nie są nam przychylni. A proszę Państwa, tu nie o to chodzi nawet, że zmieniają nam lokalizację. Ostatnio dużo się zmienia i na naszą niekorzyść. Coraz bardziej się nam utrudnia, coraz trudniej nauczycielom się w szkołach pracuje. Ciągle czepiają się wszystkiego, że to jest źle, tamto jest źle. Jak gdyby przeszkadzamy im i to, że dzisiaj jesteśmy tutaj bronić tej decyzji, zmiany tej decyzji, to nie tylko sama decyzja, to nie tylko zmiana lokalizacji, ale cały ten program, żeby nie było tak, że już niedługo pozwolimy na to, żeby zabrali troszeczkę, pozwolimy na to, żeby zabrali więcej, a później będziemy musieli się przenosić do kościołów i uczyć w kościołach, bo po prostu... Co rusz się, to zmienia. A czy jest jakaś opinia też, nie wiem, poparcie władz konsularnych Polski, czy nie? Czy tak, władz Rzeczpospolitej Polskiej jest w tej sprawie? Jest poparcie. Oczywiście dostarczyliśmy listy do kuratorium przez panią przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, z Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, pani konsul Pszczółkowska. Także pomoc jest z każdej strony, listy są dostarczone, wsparcie jest, tylko kwestia tego, żeby po prostu chcieli nas posłuchać, a nie bardzo chcą usłyszeć.
słuchać, wymyślają co chwilę jakieś powody, żeby tego nie zrobić i najpierw to były powody finansowe. Kiedy zaczęliśmy się przyglądać tym finansom bardziej i pytać, to zmieniła się sytuacja i teraz są inne powody, a mianowicie, że nie jest bezpiecznie, żeby dzieci starsze były z młodszymi. Więc nie wiemy, co wymyślą tym razem. Bo mówi pani o tym pomyśle, żeby była razem szkoła podstawowa ze średnią. Jest wiele szkół takich, innych grup etnicznych i nie wiemy, dlaczego akurat utrudniają naszej grupie etnicznej. Przecież są szkoły od klasy pierwszej do 12. Pani prezes, pani po prostu wprost sugeruje złośliwość wobec naszej grupy etnicznej. Nie wiem, czy złośliwość, tylko że wydaje mi się, że ta decyzja, z tego co rodzice nam mówią, została dawno podjęta i w tej chwili nie chcą tego cofnąć. Nie było konsultacji z rodzicami, po prostu decyzja podjęta i z jakiegoś powodu nie chcą tego cofnąć. Czy złośliwość, czy nie, być może to dotyczy też innych grup etnicznych, ale my pilnujemy swoich spraw. Many students, even from different school boards, attend the program at the John Cabot Secondary School, despite the John St. Joseph's Secondary School being closer to many. Proposed solution: merging the International Language Elementary School with high school, which would benefit both student and community. Our request: we appreciate the board desire a better allocate resources and are eager to collaborate with the board to find a mutual beneficial solution. We propose that the board conduct a feasibility assessment of such merge, which would assess cost associated with merging the schools, comparison of cost 100-120 students before and after the proposed merge, and potential liabilities, permit fees, which we, as a parents, willing to help cover. Support evidence. Other schools' boards, such as the Peel Board and Toronto Catholic District School Board, have successfully merged elementary and high schools. There is no regulations prohibiting that process, and we believe it is worth exploring in great detail. We remain committed to working with the board to find a solution that benefits parents and students of our community, if it's not coming economic year, then the future years. The delegate has indicated this evening that the community is willing to work with the board around finding a solution to combine both Polish programs in elementary and secondary at one school. The delegate has also identified, and we'll have to explore that, the logistics of how Peel is providing elementary and secondary programs. Not sure if they're on the same day, but we'll look into that. And we would be pleased to work with the community, but what would need to be understood is that there would be additional costs to ensure that the classrooms are outfitted. And we'd have to look at the logistics of things as simple as supervision and furniture. Good evening, Madam Chair, Madam Director, Board of Trustees, staff, parents, and students. Madam Director, thank you for suggesting to do the feasibility study. I do think it's a step in the right direction. My name is Natalia Kusindova-Bashta, and I'm the MPP for Mississauga Center. And today I am here to represent the collective voices of my constituents, the broader Polish-Canadian community living in Mississauga and Peel, as well as my own views as a proud Canadian of Polish heritage. To be clear, I am not here to direct the board, which would be inappropriate for me to do. Rather, I am here to advocate and lend my voice in support of the Polish parents, which have delegated to you at the last meeting and again today. I am also here because I believe at the last meeting it was said, go talk to your MPP. So the community has indeed talked to me and I have heard them, and I am here to advocate together with them for a potential reconsideration of the decision to relocate the International Languages Program Polish Secondary from the John Cabot location to the St. Joseph location. I have also heard some Ukrainian parents who have expressed similar concerns. I would like to start by presenting some financial figures on the funding in general of the Dufferin-Peel Catholic School Board by our ministry, as well as the International Languages Program, just to lay a context for our conversation today. So in the year 24-25, core education funding for Dufferin-Peel Catholic School Board
is over $917 million, which represents a $7.6 million increase for the previous school year. And the enrollment for the current year is projected to actually go down by 0.9%. So despite a decrease in enrollment, we are increasing the fund. And just to shed some light on the funding available for the International Languages Program, the Polish community has been attending Job Cabin for over 20 years, and I myself actually have attended school program there, and I was very happy to receive 98% as one of my credits to then use for my university application. The school is very conveniently located close to St. Maximilian Kolbe Catholic Church, and as many of you know, our youth tend to attend many activities at the local church, such as scouting, dancing, as well as ministries, which I think you would agree is a very important service for our students to be involved. So I do believe that merging of up to 12 languages together may have some unintended consequences. By the sheer number of physical classrooms needed to accommodate 12 languages under one roof, and this may limit, in the long term, the number of students able to enroll. And this sort of mirrors the fact that on the actual application form for the International Languages Programs, it states that enrollment is limited at each site. So my fear is that over time, because we are relocating 12 languages under one roof, over time we'll see the enrollment go down because we will not be able to accommodate all the parents and all the students who want to enroll at that location. So in conclusion, as I said, I myself have been the beneficiary of this program at John Cabot Secondary School, and I would love to see that program actually grow and see more enrollment. And so I do believe that if we put it together with 12 other languages, this may not happen, and we might see an unintended consequence of actually less students being able to enroll in the long term. Thank you so much for your attention and for all of your hard work. And you know, as a Christian, as a Catholic, I do think it's very, very important that we continue the teachings and the values of our Lord Jesus Christ. So God bless you all. Thank you very much. Pani zdaniem, z czego wynikają tego rodzaju decyzje, jak ta, przeciwko której dzisiaj protestujemy? Nie jestem pewna. No, wydaje mi się, że school board zawsze szuka jakiejś oszczędności i może po prostu mieli taki pomysł, że gdyby dali 12 różnych języków pod jednym dachem, że byłyby jakieś związane z tym oszczędności. Natomiast jak na poprzednim spotkaniu pani Marzena zadała pytanie, no to jakie by były oszczędności, school board nie powiedział, nie potrafił dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Więc myślę, że może intencja była dobra, żeby znaleźć właśnie te oszczędności, ale były tak zwane te unintended consequences, co ja uważam, że 12 języków pod jednym dachem to... No i nie było konsultacji, nikt praktycznie rodziców dokładnie, nie pyta. Nie było konsultacji z rodzicami polskimi, ukraińskimi, z wietnamskimi również nie było, no ale cieszę się, że nasza grupa polonijna jest wokalna i protestuje, no bo powinniśmy. My Polacy lubimy protestować i walczyć o swoje prawa. I uważam, że jako jedna z największych grup etnicznych, która płaci oczywiście podatki, mamy prawo swoją opinię publicznie powiedzieć i mam nadzieję, że school board rozważy jeszcze raz tą decyzję i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie dostać tą decyzję, którą chcemy, żeby nasza szkoła średnia, jak i również podstawowa była pod jednym dachem. To jeszcze dopytam, no bo niektórzy mówią, że Kanada jest za bardzo poszatkowana, że powinniśmy się jednoczyć, jak gdyby mieć jedną tożsamość. Co pani powie na tego rodzaju głosy, że może komuś się nie podoba to, że tutaj mieszkając w Kanadzie kultywujemy nasze tradycje pochodzenia, to znaczy, że właśnie uczymy się języków z krajów, z których pochodzimy, że to no, narusza jak gdyby taką kohezję społeczną. Są też takie głosy.
A no ja się nie zgadzam z tym głosem, bo uważam, że jesteśmy inni niż Amerykanie, gdzie tam nazywają tak zwany melting pot, a my tutaj nazywamy się mozaik, czyli jesteśmy troszeczkę inni i uważam, że właśnie to jest piękne w Kanadzie, że celebrujemy państwa, z których jesteśmy, nasze pierwsze domy i dzielimy się tą kulturą z naszymi kanadyjskimi przyjacielami. W moim okręgu wyborczym jest Celebration Square i tam co weekend mamy celebrację różnych kultur, czy to jest Polska, Ukraińska, muzułmańska i tak dalej. Więc uważam, że to są walory kanadyjskie, że możemy razem celebrować i coexist z naszymi kanadyjskimi przyjacielami. Więc uważam, że powinniśmy trzymać tej tradycji, a jeśli chodzi o język polski, no wiemy, że imigracja z Polski jest bardzo, bardzo niska w porównaniu na przykład do społeczeństwa ukraińskiego. Także jeśli nie będziemy walczyć o te nasze instytucje, czy to jest właśnie szkoła polska, czy inne, no jest taka, no trochę boimy się, że w przyszłości za 20 lat polskie dzieci nie będą miały możliwość uczęszczenia do polskiej szkoły, więc uważam, że to jest ważne, żebyśmy jednak postawili na swoim i protestowali takie decyzje, no i dlatego tutaj dzisiaj jestem, żeby wesprzeć moje społeczeństwo. Pani poseł, bardzo dziękuję. No i są ludzie, którzy mówią, że jak dziecko uczy się więcej języków, poznaje inną kulturę, to jest po prostu mądrzejsze. A chyba chcemy, żeby wyborcy byli w Kanadzie mądrzy. Jak najbardziej. I nawet na przykład taka ciekawostka, jeśli chodzi o research o demencję, bo ja się tym teraz interesuję, osoby, które znają więcej niż jeden język, mają niższe ryzyko późniejszej diagnozy demencji, czyli to są takie różne benefity właśnie pielęgnowania języku więcej niż jednego języka. No właśnie, gratuluję stanowiska w rządzie, pani poseł. Dziękuję bardzo. Jest jakaś nadzieja w takim razie, pani Marzena? Powiem szczerze, że jestem dzisiaj pozytywnie nastawiona po tym. Po tym, tak, tak. Zwłaszcza wystąpieniu pani poseł? Po pani Natalii, tak, tak. Także bardzo, bardzo się cieszę, że była w stanie przyjść i rozmawiała z boardem. Ona zna po prostu, ma dojście do numerów i... Czy do tych liczb, które tak, oni nie... których ja nie miałam dojścia. No zdaje się, że board również nie powoływał się na te... No z tego wynika, że niektórzy też nie wiedzą dokładnie, co się dzieje w książkach, także no sądzę, że... Co dalej? Czy apelujemy o podpisywanie dalej tej petycji? Jak to jest? Myślę, że tak. Fajnie, sprawa że... jest już zamknięta, czy czekamy na kolejną decyzję? Jestem ciekawa, jak oni teraz podejdą do tego dzisiejszego spotkania, bo tak jak powiedział on, że tak powiem, nie będzie żadnego oficjalnej odpowiedzi na dzień dzisiejszy, ale myślę, że dało im to dużo do myślenia, dzisiejsze spotkanie, także na pewno Natalia będzie, że tak powiem, w ciągłej korespondencji z boardem, także zwłaszcza oni w tonie, w jakim zakończyli rozmowę z nią, powiedzieli, że będą, że tak powiem, w kontakcie. No to świetnie, miejmy nadzieję, że się udało, że znaczy, że dzięki paniom dziękujemy za wasze dzieci tak, tak. będą się uczyły w godnych no i porządnych warunkach. Dla naszej Polonii to będzie bardzo, bardzo dobra sprawa, jeżeli będziemy mieć jedną dużą szkołę. Jedną dużą polską naprawdę, szkołę, naprawdę. Absolutnie. Najgorsze, że w trakcie całego tego meetingu taka organizacja, która powinna wspierać dzieci i tak dalej, wszystko było o kosztach, wszystko było o numerach, o pieniądzach, a nikt nawet nie wspomniał o dobru naszych dzieci, o ich mental well-being i o takich rzeczach, tylko po prostu wszystko się na numerach opiera i to nam też pokazuje, w jakich czasach żyjemy. Na czym to się wszystko skupia, dokładnie. Pieniądze są, tylko chęci nie ma. No. No ale właśnie, liczymy na to, że rodzice będą się nie bardziej angażować, bo w dzisiejszych czasach trzeba walczyć o własne dzieci. Mamy Marzenkę na czele i my się nie podamy. Wszyscy, dzięki. Dziękuję wszystkim, wszyscy są, także dziękujemy. Dziękujemy. Brawo Marzenka. Będzie.